Z nami na gorąco po derbach Górnego Śląska Paweł Polak. Ciężki mecz na pewno dla Was, ale też można powiedzieć zaskakujący. Borow naprawdę zagrał świetne spotkanie mimo rewolucji kadrowych. No dokładnie, wiadomo. Nie wiedzieliśmy tak naprawdę czego się spodziewać po Rybniku, bo doszło tam do dużo zmian. Przyszło kilku zawodników, którzy już kiedyś w Rybniku grali, także mogliśmy się spodziewać, że na pewno będą zgrani, ale co będą grać, mogliśmy się tylko zastanawiać. No wiadomo, pierwszy mecz, no nie zaczęliśmy tego tak, mieliśmy zacząć, no niestety, no czekamy kolejny tydzień na remarz i po prostu, no liga będzie długa i liga nas zweryfikuje. To czego dzisiaj zabrakło? Czego zabrakło? No na pewno zabrakło tego, że nie strzeliśmy pierwszej bramki. Gdybyśmy strzeli pierwszą bramkę, to może by się to inaczej potoczyło. Tak naprawdę w drugiej połowie Rowy Rybnik, nie wiem czy oni wyszli za połowę do bramki na 2-1, tak? No potem to już się rozkulało, mieli swoje sytuacje i trzeba też pochwalić Maćka za no, fantastyczny występ na bramce. Jak widzisz w ogóle ten sezon? Bo rzeczywiście ta liga jest bardzo mocno rozbudowana, dużo zespołów i co za tym idzie, dużo meczów do rozegrania. No dokładnie, no jest 20 drużyn tutaj, drużyny, które mają szeroką kadrę, będą się bić na pewno o awans. Te drużyny, które będą mieć tak naprawdę 12, 13, 14 zawodników, będą się męczyć, tak? Bo 20 drużyn, 19 meczy. No sezon na pewno będzie ciężki. Szeroki zakres usług foto-wideo. Szczegóły na kamildrzeniek.pl.